Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek 15 tygodnia zwykłego. Przypada też wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. I czytamy fragment z 12 rozdziału świętego Mateusza, wiersze od 1 do 8. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Tak, no wczoraj trochę rozważaliśmy właśnie to wezwanie Pana Jezusa, żeby przyjść do Niego, wziąć na siebie Jego jarzmo. Próbowaliśmy zobaczyć, że to jest takie zaproszenie Boga skierowane do człowieka, żeby człowiek towarzyszył Bogu we wszystkim, co Bóg robi, co Bóg czyni. Od początku Bóg człowieka zaprosił właśnie do współuczestnictwa w życiu Boga, do świadomego wchodzenia w życie Boga, które jest życiem miłości, miłości troskliwej, która znajduje spełnienie i radość w tym, że dzieli się sobą, że daje siebie, daje życie i troszczy się o życie, które udzieliła. I my ludzie mamy w sobie taką zdolność właśnie świadomego wchodzenia właśnie w takie życie. Nie? Teraz no niestety choroba egoizmu i pychy nas trochę zniechęca do wchodzenia w życie miłości właśnie takiej służebnej, troskliwej, która chce być darem dla innych, która chce się troszczyć, prawda, o życie, dawać życie, przekazywać życie, troszczyć się o życie, pielęgnować życie. Tak, trochę się buntuje w nas egoizm i pycha, kiedy jesteśmy zaproszeni do ogrodu czterech rzek po to, żeby o ten ogród się troszczyć i żeby go uprawiać. Nie? Warto o tym ciągle pamiętać, że Pan Bóg zaprosił człowieka do ogrodu rajskiego nie po to, żeby człowiek tam leżał i nic nie robił, tylko po to, żeby się o ten ogród troszczył i uprawiał. I co ciekawe, to właśnie mało kto zwraca na to uwagę, że głównym zadaniem Adama przed grzechem to była troska i uprawianie ogrodu rajskiego. Natomiast Ewa już przed grzechem rodziła dzieci. Natomiast skutek grzechu jest taki, że te wszystkie czynności stały się w oczach człowieka wielkim trudem, wielką uciążliwością, właśnie czymś takim, co najlepiej jak najszybciej zrobić i mieć z głowy i oddać się słodkiemu lenistwu, prawda? Jak to mówią, kiedyś takie hasło było dolce far niente, czyli słodkie nieróbstwo. No i trochę tak faryzeusze pojmowali szabat, kiedy czytamy w Biblii, że siódmego dnia Bóg odpoczął i pobłogosławił ten dzień, to my postrzegamy właśnie ten odpoczynek Boga jako nieróbstwo, że to Pan Bóg no wreszcie przestał robić cokolwiek. Nawet Biblia mówi, że przestał pracować, prawda? Przestał pracować, nie? A dlaczego przestał pracować? Bo się pojawił człowiek. Prawda? I od tej pory wszystko, co robi Bóg, już nie jest pracą, jest współdziałaniem. Nie? Że człowiek został zaproszony do współdziałania i to jest spełnienie Boga, że wreszcie jesteśmy razem, robimy to razem. I w robieniu tego wszystkiego razem właśnie celebrujemy naszą jedność, nasze współbycie razem, współistnienie, współradujemy się i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dzielimy się wzajemnie radością i spełnieniem w tym, że wspólnie dokonujemy różnych dzieł. Właśnie, tylko że to wszystko się opiera na tak zwanej wolności i człowiek w swojej wolności może powiedzieć, że ja nie chcę. Ja po prostu nie chcę wchodzić w życie miłości, nie chcę wchodzić właśnie w rytm życia miłości służebnej, troskliwej.
po prostu nie chcę. Nie chcę służyć swojemu egoizmowi, swojemu wygodnictwu, swojej pysze, o chcę służyć takim rzeczom. No i wtedy to zaproszenie Boga do współistnienia jako miłość i do współdziałania jako miłość, to się stanie czymś okropnym, prawda? I teraz, kiedy my w życiu doświadczamy, i to pobrzmiewa gdzieś w dzisiejszej Ewangelii, kiedy my w życiu doświadczamy, że ciągle nie jesteśmy w raju takim, jak sobie wyobrażamy, czyli raju takiego wielkiego nieróbstwa i wygodnictwa, tylko ciągle mamy co w życiu robić, ciągle mamy o co się troszczyć, ciągle mamy jakieś zadania do podjęcia, ciągle życie niesie jakieś wyzwania, jakieś zadania, no ciągle Pan Bóg nas do czegoś zaprasza. No i właśnie to potęguje w nas poczucie, że to jeszcze nie jest to. Właśnie to jest to, co zrobił wąż z Ewą w raju, nie? Napełnił ją przekonaniem, że to jeszcze nie jest to i że ja ci pokażę sposób, żeby to było to. No i my tak ciągle w takim wariacji żyjemy, przekonani, że to jeszcze nie jest to i że my to sobie po swojemu poukładamy i sami sobie zrobimy, żeby było to. Nie? Tylko, że to, co my sobie wyobrażamy, no to właśnie jest pójście w totalne wygodnictwo, totalne lenistwo, totalny egoizm i totalną pychę. I to niestety jest kierunek, w jakim poszli upadli aniołowie i być może właśnie jest to jeden z powodów, dla których oni istnieją, żebyśmy w nich zobaczyli, czym to się naprawdę kończy. Wasze podążanie w takim kierunku. No, to mamy prawo wybrać taki kierunek, tylko się właśnie tak, a nie inaczej kończy. Nie? To jest nasza decyzja. To jest nasza decyzja. No i właśnie, i teraz to jest jeden sposób, nie? Że uważamy, że ponieważ ciągle mamy w życiu jakieś wyzwania, jakieś zadania, jakieś rzeczy do zrobienia, jakąś przestrzeń troski, jakiś ogród do uprawiania i doglądania, no to jesteśmy przekonani, że jesteśmy poza rajem, prawda? I że to nie jest jeszcze to. No i to jest jeden sposób na to, żeby znaleźć się w raju, nie? Poukładać wszystko pod kątem mojego wygodnictwa i lenistwa, pod kątem mojego egoizmu i pychy. Uparcie dążyć w tym kierunku. A drugi sposób to jest taki, że my próbujemy się przed Bogiem ze wszystkich sił wykazać. Traktujemy to wszystko, czym Bóg się z nami dzieli, że Pan Bóg daje nam instrukcje, w jaki sposób my się możemy wykazać, żeby w nagrodę mieć uczestnictwo właśnie w nieróbstwie Boga. Nie? I to właśnie jest myślenie faryzeuszy z dzisiejszej Ewangelii, że to trzeba drobiazgowo wszystko powypełniać i wykazać się przed Bogiem, żeby wreszcie dał mi w nagrodę udział w swoim nieróbstwie, nie? Żeby wreszcie mnie wyzwolił z tego wszystkiego, co mam do zrobienia. I oba kierunki są bardzo fałszywe i mają bardzo dramatyczny koniec, bo okazuje się, że to wcale tak nie działa, że to wszystko zmierza do nieróbstwa, że przeciwnie, to wszystko zmierza do uczestniczenia w życiu miłości, która jest aktywnością, nieustanną aktywnością. Pan Bóg nigdy nie potrzebuje odpoczywać, bo On tak naprawdę nigdy nie pracuje, wszystko co robi, to robi z miłości, a jeżeli robi się coś z miłości, to już nie ma mowy o pracy. Tak, to po prostu jestem zachwycony tym, co robię, bo robię to z miłości. Jestem spełniony w tym, co robię, bo robię to z miłości. No i miłość, tak, miłość Pana Boga, no nie potrzebuje, że tak powiem, przerw, nie potrzebuje wypoczynku, bo no On jest właśnie w tym spełniony. To jest Jego spełnienie, Jego radość i tak dalej. I do tego jesteśmy zaproszeni. No i teraz właśnie my robimy różne rzeczy, żeby sięgnąć do Boga, który nas zaprosił, bo nawet gdzieś tam się w nas czai takie poczucie, że rzeczywiście Pan Bóg nas zaprosił, żebyśmy Mu towarzyszyli. Teraz próbujemy z siebie zrobić nie wiadomo kogo, bo mi się zdaje, że jak ja będę nie wiadomo jaki wyjątkowy, no to będzie dowód, że ja Bogu towarzyszę. Nie? Tymczasem dzisiejsza Ewangelia pokazuje Boga, który wykonuje ruch dokładnie odwrotny. Że pokazuje Boga, który doskonale wie, kogo zaprosił, kogo zaprosił do relacji oblubieńczej, kogo zaprosił do jedności i tenże Bóg dopasował się do nas, których zaprosił. Dopasował się do naszych potrzeb, dopasował się do naszej zwyczajności, dopasował się do naszej codzienności, stał się chlebem powszednim. I to jest bardzo ważny znak. To Bóg się dopasowuje do nas, bo On doskonale wie, że my nie jesteśmy w stanie sięgnąć do Niego. Nie jesteśmy w stanie do Niego sięgnąć. I dlatego On się dopasowuje do nas, całkowicie się dopasowuje do nas. Dopasowuje się do tego, że ja potrzebuję zjeść, dopasowuje się do tego, że ja potrzebuję odpocząć,
dopasowuje się do tego, że ja potrzebuję się napić. To Bóg pokazywał cierpliwie Żydom na pustyni, że on, Bóg, tego nie potrzebuje, ale on się dopasowuje do potrzeb ludzkich, bo on wie, kogo zaprosił. I teraz zobaczcie, my samych siebie bardzo często potępiamy za to, że my jesteśmy zwyczajni, że jesteśmy nienadzwyczajni, że nie potrafimy nadzwyczajnie wytrzymywać jakiegoś obciążenia, że nie potrafimy robić nadzwyczajnych rzeczy, że nie potrafimy nadzwyczajnie trwać całymi dniami, prawda, bez pokarmu czy bez napoju, że nie potrafimy nadzwyczajnie funkcjonować bez odpoczynku, że w ogóle jesteśmy nie nadzwyczajni, tylko zwyczajni. I my nie potrafimy sobie tego przebaczyć. Potępiamy samych siebie, jak mówi w dzisiejszej Ewangelii, za to, że jesteśmy zwyczajni. A Pan mówi, nie potępiaj niewinnego. Nie potępiaj samego siebie za to, że jesteś zwyczajny, bo ja właśnie do zwyczajnego przyszedłem. Właśnie do zwyczajnego przyszedłem. Do zwyczajnego, który potrzebuje jeść, który potrzebuje spać, który potrzebuje się napić, który potrzebuje wypocząć, który potrzebuje czasem radości. I tak, do zwyczajnego przyszedłem. Tak, będą chwile, kiedy cię będę zapraszał do różnych rzeczy, do tego, żeby uprawiać i doglądać ogród, w którym żyjesz. Będą takie chwile, kiedy będę cię do tego zapraszał, ale będą też takie chwile, kiedy ja będę akceptował to, będę kochał, bo ja mówi Bóg w dzisiejszej Ewangelii, Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, kocham w tobie to, że jesteś właśnie zwyczajny i dlatego ja Bóg, stałem się zwyczajny, żeby towarzyszyć tobie w twojej zwyczajności. Wiecie, ja jestem przekonany, że to jest największy cud, jaki Bóg dokonał. To, że stał się zwyczajny, że ja nie potrzebuję nic nadzwyczajnego, żeby Boga spotykać, żeby z Nim rozmawiać, żeby z Nim być. I kiedy to zauważę, kiedy do mnie to dotrze, właśnie to orędzie dzisiejszej Ewangelii o zwyczajnym Bogu, który towarzyszy mi w mojej zwyczajności, w mojej totalnej zwyczajności, w tym, że jestem słaby, w tym, że popełniam błędy, w tym, że jestem ułomny, prawda, towarzyszy mi w moich radościach, w moich sukcesach, ale towarzyszy mi też w moich niepowodzeniach, w moich pomyłkach, towarzyszy mi w chwilach działania, ale towarzyszy mi też wtedy, kiedy ja potrzebuję odpoczywać, kiedy ja potrzebuję zjeść, wszędzie mi towarzyszy, bo chce być ze mną wszędzie, we wszystkim. I on wie, kogo ukochał. On wie, kogo zaprosił do jedności. I dlatego on się dopasował do mojej zwyczajności. To jest właśnie szczyt miłości Boga. Że to nie ja potrzebuję sięgać Jego, to on przyszedł do mnie. To on przyszedł do mnie, do mojej zwyczajności. On zdaje sobie sprawę z moich potrzeb, z moich ułomności, z moich słabości. Zobaczcie, do jakiego stopnia Pan Bóg sobie zdaje sprawę z tego, jaki ja jestem. Nie? Że przygotował wszystko. Wszystko przygotował. Przygotował owoce tej ziemi, żeby miał pokarm. Przygotował wodę, żeby miał napój. Przygotował sakramenty, bo wiedział, że ja będę potrzebował sakramentów. Przygotował chrzest, bo wiedział, że ja będę potrzebował wejść w jedność z Nim. Przygotował sakrament Eucharystii, bo wiedział, że ja będę potrzebował ciągle na nowo przekonywać się Jego obecności, mieć jakieś doświadczenie Jego obecności, ciągle na nowo widzieć Jego przelewaną krew i wmiażdżone ciało, żeby ciągle na nowo odkrywać Jego miłość do mnie. Przygotował sakrament pokuty, bo wiedział, że ja będę popełniał błędy i że będę potrzebował doświadczać Jego miłosierdzia. I będę potrzebował doświadczać przebaczenia tychże grzechów, że ja będę potrzebował odnawiania nieustannie we mnie Ducha Bożego. Przygotował wszystko, bo sobie zdawał sprawę z tego, jaki ja jestem. A to ja bez przerwy nie potrafię wybaczyć sobie tego, że jestem zwyczajny i potępiam niewinnego, bo w oczach Boga ja w ogóle jestem niewinny mojej zwyczajności. Niewinny, przeciwnie, Bóg przyszedł do mojej zwyczajności i moją zwyczajność uczynił czymś większym niż świątynia jerozolimska, bo moją zwyczajność wypełnił blaskiem swojej obecności. Moją zwyczajność, twoją zwyczajność, więc nie potępiaj niewinnego, nie potępiaj siebie za to, że jesteś zwyczajny. Tylko zobacz Boga, który ci towarzyszy w twojej zwyczajności i w twoich codziennych, zwyczajnych rzeczach. W codziennych, zwyczajnych rzeczach i zobacz Jego radość, Jego spełnienie właśnie w tym, że jest z tobą w całej przestrzeni twojej zwyczajności. A wtedy twoja zwyczajność stanie się nadzwyczajna, bo zobaczysz Jego obecność. Właśnie to jest to, czym Jezus kończy dzisiejszą Ewangelię. Starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie? Że my jesteśmy
gotowi na nie wiadomo jakie wysiłki, nie wiadomo jakie ofiary, żeby przekonać Boga, że jesteśmy warci Jego miłości. On tego nie potrzebuje. On chce miłosierdzia. Po pierwsze, żebym ja był wreszcie miłosierny dla samego siebie. Dla tego faktu, że jestem po prostu zwyczajnym człowiekiem i że zostałem umiłowany przez Jezusa jako zwyczajny. Żebym wreszcie okazał miłosierdzie sobie i wreszcie okazał miłosierdzie Jezusowi i przestał na zubu katować moim pędem do tego, żeby udowodnić, jaki to jestem nadzwyczajny. I tu jeszcze warto odwołać się do takiego oryginalnego znaczenia słowa miłosierdzie, eleemosyne, które mówi o wierności przymierzu, że miłosierdzie Boga wynika z tego, że On jest wierny przymierzu, który z nami zawarł. To jest właśnie miłosierdzie, że On jest wierny swojemu słowu, wierny swojej miłości, wierny swoim obietnicom, wierny przymierzu. I to właściwie to eleemosyne to trochę się odnosi do przymierza małżeńskiego, prawda? Ja chcę po prostu wierności, mojej wierności w codzienności, nie mojego zaliczania, zarabiania, wykazywania się, udowadniania, że jestem czegoś warty. Tylko On mnie zaprosił do tego, żebym ja w całej przestrzeni mojej codzienności, mojej zwyczajności celebrował bycie z Nim. Bycie z Nim, radował się byciem z Nim. I to jest to, czego chce Bóg. Radości, spełnienia. Po prostu radosnego bycia z Nim. Czerpania radości z tym, że już tu i teraz, w tej właśnie mojej zwyczajności, jestem z Nim. Właśnie widzicie, dlatego na przykład chrześcijanie to wpadali na takie pomysły, żeby każdą codzienną czynność zaczynać od jakiejś formy modlitwy, choćby przeżegnania się, nie? Żeby sobie to przypomnieć, że ja nawet w tym, że jem, nawet w tym, że piję, nawet w tym, że odpoczywam, nawet w tym, że wykonuję codzienne, zwyczajne czynności, w tym wszystkim ze mną jest On, Bóg. Jestem w tym wszystkim z Nim, z Bogiem. Bo On przyszedł do mnie, dopasował się do mnie, bo On wiedział, że ja nie jestem w stanie dopasować się do Niego. I dopiero kiedy tu się dam uspokoić, tu pozwolę sobie na radość, tu przestanie wydziwiać, nie? Tylko dam się po prostu prowadzić w mojej codzienności. Dopiero wtedy wszystko to zacznie funkcjonować. I dam się doprowadzić do poziomu Ojca. Póki próbuję sam przeskoczyć siebie, to wszystko nie zadziała. Chcę uradować się tym, że Bóg chciał ze mną być w mojej zwyczajności. Przestać prześladować niewinnego, czyli samego siebie. Okazać samemu sobie miłosierdzie i przebaczyć sobie samemu, wymodlić sobie przebaczenie samemu sobie, to, że jestem zwyczajny. Właśnie to, że jestem zwyczajny, wymodlić sobie to, żebym potrafił razem z Jezusem pokochać siebie jako zwyczajnego, nienadzwyczajnego, żebym potrafił razem z Jezusem pokochać moje codzienne życie jako zwyczajne, nie jako nadzwyczajne, żebym razem z Nim pokochał właśnie siebie i moje życie takie właśnie, jakie jest dzisiaj. Bo jeżeli tu z Jezusem się nie dogadam, to już w niczym się z Nim nie dogadam. Bo pierwsze orędzie, z jakim Jezus przychodzi do mnie, to takie, że kocha mnie dzisiaj. Taki, jaki jestem dzisiaj. Jeżeli ja się zgodzę, ja sobie to wymodlę, taką zgodę, żebym razem z Jezusem kochał siebie, taki, jaki jestem dzisiaj, to zobaczę siebie oczami Jezusa i zobaczę, co mogę ze sobą dzisiaj zrobić. Co sobie mogę dziś dobrego zrobić. Takiego naprawdę dobrego, co mogę ze sobą w jedności z Jezusem, współdziałając z Jezusem, tak, poddając się Jego działaniu, mogę zrobić ze sobą, żeby się dziś rozwinąć o krok, żeby gdzieś się dziś rozwinąć o krok się nawrócić. Zwyczajność. Nie potępiaj niewinnego. Nie jesteś winny temu, że jesteś zwyczajny. Przeciwnie, jesteś umiłowany właśnie jako zwyczajny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.